Hej, cześć, siemano, z tej strony Araulen i witam was ponownie w symulatorze farmy w 2016. No jak tam, stęskniliście się? Tak, wiem, że długo nie było odcinka, nie było żadnego słowa z mojej strony, jednakże udzielałem się dosyć sporo na kapselkach, do których link oczywiście jak zwykle macie w opisie. I może czas powiedzieć, co u mnie, bo pewnie chcielibyście parę słów wyjaśnienia. Otóż jak zapewne wiecie, skończyły mi się ferie, czas do szkoły, czas powrotu obowiązków. I tamten znowu mi pisze, no dlaczego on pisze zawsze, gdy nagrywam? Czy naprawdę nie może wybrać innej pory? Nie musimy wybijać z rytmu? Nie będę tego komentował nawet. No więc, wracając do tematu. Wiadomo, powrót do szkoły. Trzeba troszkę ścisnąć, bo to półrocze jest dużo, dużo krótsze. A mnie zależy troszkę też, żeby oceny były lepsze i nie doprowadzić do takiego stanu jak w tamtym półroczu. Także troszkę też jakby przycisnąć muszę. Dziś, jak wy to oglądacie, jestem już po sprawdzianie z procesorów. Także tam wiecie, trzymajcie kciuki mimo wszystko. Mimo wszystko, że już jest po fakcie, to trzymajcie kciuki. Wierzę, że wasze wsparcie nawet po fakcie wspomoże mnie i pozwoli jako jedynemu osiągnąć 100% z tego testu, co będzie dla mnie dosyć ważne, bo przecież jestem informatykiem z krwi i kości, aby nie patrzeć. Informatykiem, bardziej zwołuję się komputerowcem, a informatykiem to przy okazji. I warto by było właśnie się pokazać z takiej lepszej strony. Jak teraz będzie wyglądała organizacja filmów na kanale? Otóż, moi drodzy, trzeba zwrócić do harmonogramu. Ale nie takiego, jak to było wcześniej, bo ten harmonogram to zwyczajnie był przerost formy nad treścią. Tylko najzwyczajniej w świecie proponuję wtorek, powiedzmy, kiedy mam jeszcze luźniejszy czas, powiedzmy wtorek, piątek i niedziela. Myślę, że 3 dni. No, chciałbym więcej wrzucać, ale po prostu wolałbym, powiedzmy, trzymać się tego harmonogramu i wrzucać zawsze te filmy w te dni o konkretnej porze, niż po prostu napakować tego kto wie ile. Potem i tak z większości założeń się nie wywiązywać, prawda? Także myślę, że to będzie w porządku. Myślałem tak jeszcze nad wariantem za filmy weekend, ale w weekend, zwłaszcza na sobotę nie mam czasu kiedy nagrywać, bo wtedy tam mam swoje sprawy do załatwiania zazwyczaj. Także wtorek, piątek i niedziela. Dlaczego taki odstęp dni? Ano dlatego, że wtorek mam taki jakby luźniejszy, więc poniedziałek mogę sobie siąść i coś tam nagrać. Piątek też mam troszkę luźniejszy. Na niedziela, no to wiadomo, w sobotę sobie siądę i coś tam nagram. Czy będę wyszczegółowiał, o jakie gry chodzi? Otóż najprawdopodobniej nie. Dlaczego? Jakby nie patrzeć, na kanale jest aktywny SF, Agrar i Farmik. Także myślę, że po prostu SF jest tak stabilny, że aż żal go ruszać, a reszta po prostu będzie epizodycznie, no bo Agrar to tam zależy jest do skoku jak nagram. Bo na tą grę muszę mieć troszkę weny, bo tam nie dajecie mi takich pomysłów na odcinki jak tutaj. Także muszę mieć troszkę weny. A Farming, ja teraz nie mam czasu z chłopakami nagrywać. Konsi już się tam na mnie zaczął obrażać. I w sumie ma rację, no bo nie mogę kompletnie czasu znaleźć, żeby coś tam wreszcie nagrać. A wiecie, jakieś ustalanie terminów i potem na siłę dotrzymywanie tego. No to kompletnie też nie ma sensu. Myślę, że mnie rozumiecie. Także jakby nie patrzeć, myślę, że 18 zrobimy taki główny czas publikowania filmu. Zrezygnuję z tej 16, bo ta 16
jest dla mnie troszkę za wcześnie, czy nieraz jak nie zdążę otagować czy coś, to ta 16 jest dla mnie za wcześnie troszkę, także umówmy się, że filmy będą o 18, a jeśli się coś będzie miało zamiar jeszcze pojawić w dany dzień, czyli na przykład rzucam SF-a na 18, a jeszcze przygotowałem Agrara powiedzmy na 20, to postaram się zamieszczać adnotację w filmach, że dziś jeszcze jeden film na kanale. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Myślę, że to bardzo w porządku, bo ja będę nagrywał to na świeżo, czyli nie będę robił tego na siłę, będę po prostu wypoczęty, świeży, zrelaksowany, pełen energii. Kupię to pole, bo przecież... I myślę, że po prostu tak będzie ok. Zresztą sami mnie nakłanialiście, żeby zrobić taki harmonogram, także po prostu najwyższy czas nadszedł, żeby ten harmonogram tak na poważnie zrobić i się tego trzymać. Pogadam jeszcze z moim grafikiem, Tymkiem, którego serdecznie pozdrawiam, czy by nie dało rady na przykład dorzucić na tło jeszcze moje YouTube'owe, że jak ktoś wejdzie sobie na kanał, to od razu będzie widział, o, nowe odcinki będą wtedy. Także to po prostu dałoby też taki jakby dodatkowy zakres informacyjny, co zdecydowanie ułatwiłoby poniekąd działanie i po prostu ludzie, myślę, byliby też lepiej zorientowani. No już nie podjedzie, nie ma szans. Ludzie byliby lepiej zorientowani i to by byłoby w porządku, tak, dokładnie tak. No to czas może przejść do waszych pytań, bo troszkę nam się tego uzbierało. Kiedy Weremczuk? Weremczuk wraz z Landinim, McCormickiem i możliwe Valpadaną. I taki protip zarzucę, że Combine. Teraz nie pamiętam, że oprócz opryskiwacza dużego będzie jeszcze Nestor? Kurczę, nie pamiętam szczerze teraz nazw maszyn Weremczuka. Wiem, że będzie Combine, o który tam prosiliście czy pytaliście w komentarzach, a ja mówiłem, że na razie go nie będzie, także chcemy zacząć nad nim pracę, tylko musimy się dogadać z Weremczukiem co do materiału, bo dostaliśmy tym razem aż za szczegółowe materiały, że model 3D, który od nich dostaliśmy z siatką i tak dalej, otwierał się od 17 w piątek do 13 w sobotę. Na koniec wywalił błąd i komputer nie wytrzymał po prostu, także czekam na odpowiedź, żeby dostać jakby jakieś tam prostsze materiały od nich, bo albo dają za słabe, trzeba się tam domyślać, albo robią znowu za szczegółowe, no bo nam jest niepotrzebny model, który ma każdą śrubkę w silniku, no bo to obciąża peceta, a jak pecet z G7 na pokładzie nie daje rady, no to ja nie wiem, na czym oni tam pracują, nie wiem, może mają Xeony, albo te nowe I7 pod LGA 2011, jak short tam wie. W każdym razie coś tam jeszcze od Weremczuka będzie dodatkowo i na pewno jedna właśnie z tych co tam właśnie pojawiało się w komentarzach. A Raulen, czy tą aktualizację można pobrać? No, na razie nie można pobrać. To są wszystko testy zamknięte, bo widzicie, że to nie działa jeszcze jak powinno. Za duże ślizgi, pola nieogarnięte, gdzieniegdzie jakieś tam przebarwienia kolorów i tak dalej, jak tutaj na przykład. No, nie bylibyśmy w stanie tego wypuścić publicznie, prawda? Myślę, że sami w tej chwili rozumiecie. Także musicie jeszcze się uzbroić w cierpliwość. A Raulen, na co sądzisz o oddawaniu SF-a co 2 lata? Ja tam co prawda odpowiedziałem już w komentarzach, ale tak publicznie mogę też o to powiedzieć, bo to temat przewijający się dosyć często. Mianowicie, dla nas jako ekipy, powiedzmy sobie szczerze, cykl dwuletni byłby dużo, dużo lepszy, ale no z pewnych względów nie można go zastosować i nie mogę o szczegółach mówić, choć bardzo bym chciał.
Zapewne kiedyś tam będę mógł coś powiedzieć, ale w tej chwili sprawa jest jakby zbyt skomplikowana, żeby ją jakby publicznie wyjaśniać i po prostu trzeba się trzymać tego co jest, dokładnie. A może film na temat postępy w rozgrywce i mechanice kolejnych odsłonach Farming Simulator i omówić, jak gra zmieniała się za każdym razem. Wiesz co, Ścibior? Ja to ogarniam na dużo szerszą skalę, bo robię coś takiego, tylko że w przypadku Farminga, Agrara, naszego kochanego SF-a, dojdzie jeszcze Professional Farmer, teraz zwany Farmingiem. Właśnie! Tu jest kwestia, na którą chciałbym was bardzo, bardzo uczulić, zanim jeszcze opublikuję mój projekt, którego pewnie i tak nie wszyscy będą oglądać, bo spojrzą, o jaki długi, czy nie będę tego oglądał. Jakiś czas temu Viz Games wraz z UIG wypuścili trailer Professional Farmera 2016. Nowy trailer. Tylko że to nie jest teraz Professional Farmer. Zaszły takie zawiłości, zagmatwanie na rynku wirtualnej farmy, że po prostu sytuacja była porąbana, a teraz tu nawet nie wiem, jak to określić. No bo Professional Farmer, który już jako tako był rozpoznawalny, każdy wiedział, przynajmniej za granicą, co to Professional Farmer, co to Farm Expert, co to Farming Simulator i co to Cattle and Crabs i co to Agrar Simulator, tak teraz nawet ludzie za granicą się gubią. No bo jak można się nie gubić, skoro gra teraz skoro będziemy mieli na rynku Farming 2017 oraz Farming Simulator 17. Farming 2017, propozycja od Viz Games. Farming Simulator, standardowa propozycja od Giantsa. Jaki bym nie był, jakbym po FS-ie nie cisnął, co też jest według was kontrowersyjne, tak po prostu tej zmiany nazewnictwa przeboleć nie mogę, bo już dosyć było zamieszanie. Rynek zaczął wreszcie jakoś się normować, przyzwyczaić do tego wszystkiego. Tak teraz, żeby jeszcze bardziej posycić atmosferę, tamci geniusze zmieniają nazwę. I tak oto w Niemczech będzie Landwirtschaft Simulator 17 oraz Landwirtschaft 2017, a nareszcie rynku będzie Farming Simulator 17 oraz Farming 2017. Brzmi po prostu jak to samo, tylko jakby, nie wiem, jakimiś skrótami powiedziane, troszkę inaczej, po prostu kwestia wymowy, a to tak naprawdę dwie całkiem inne gry. Także muszę was na to uczulić, abyście się nie dali wpakować w te zawiłości i głupie intrygi Niemców, bo po prostu czego bym nie powiedział o Farmingu, o Giantsie, jednak jeśli rozchodzi się o jakby przejrzystość na całym rynku, mogę nawet trzymać ich stronę. Po prostu to już robi się jakby za duża filozofia w tym wszystkim. I mam szczerze nadzieję, że Giants jakoś tam nie odpuści tego, bo wiem, że już mają porachunki z UIG i tam jak chcieli wydawać, importować mody z Farminga do Agrara, to tam już chcieli im proces stosować, także myślę, że Giants jeszcze z ostatniego słowa nie powiedział i coś tam w tej kwestii zrobi. Podjeżdżanie kombajnem po taką górkę nie powinno być takie trudne. W tym wypadku fizyka ta jest przesadzona i ta gruba, to grubo. Moim zdaniem ciągnik powinien się tak nie kopać po tą górkę, ponieważ ten ciągnik nie ma co ciągnąć, a poza tym nie padał deszcz i ta ziemia jest sucha i twarda. Słuchajcie, cieszę się, że mówicie takie rzeczy. Cieszę się, że po prostu jesteście czujni. I cieszę się, że słuchacie tego, co mówię, bo prosiłem o to, abyście pisali swoje uwagi i właśnie te uwagi otrzymuję, co jest naprawdę niesamowicie, niesamowicie ważne. I co mogę tutaj na ten temat więcej powiedzieć? No słuchajcie, ja tak jak mówiłem, to na razie oczywiście jest jakby pokaz możliwości, co ta fizyka potrafi. Na regulację przyjdzie czas, już teraz jest regulowana, także będzie, wiecie,
nie sztuką jest teraz to wszystko sparametryzować, jak cały mechanizm jest opracowany. Najgorsze jest za nami i teraz szybciutko będziemy to udoskonalać i będziemy z wami się jakby kontaktować za pomocą mojego kanału na YouTube w celu poradzenia się i idealnego jakby wyparametryzowania, wyważenia tej fizyki. Kombajn bez kół, ale to by była fajna opcja. Kupujesz maszynę używaną, a tam części jakiejś nie ma i musisz w warsztacie ją zrobić. No szczerze, nie wpadłem na to, ale opcja naprawdę mega ciekawa. I szczerze mówiąc, będę musiał pomyśleć nad zaproponowaniem chłopakom czegoś takiego, gdy będą pracować nad SFM-17. Bo to by mogło być naprawdę ciekawe i mi urozmaicone. Na przykład tam, nie wiem, rurę musimy pospałać czy coś tam od kombajnu. Wiecie, zwłaszcza, że ten moduł warsztatu będzie, także to też daje niesamowite możliwości. Także takie pomysły jak najbardziej na plus. No to co? Chyba by było na tyle. Chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Dziś mamy czwartek. No to widzimy się w piątek według nowego harmonogramu. I potem widzimy się w niedzielę standardowo, godzina 18, a w niedzielę zrobimy sobie 14, tak, dokładnie tak, czyli wtorek, piątek, 18, niedziela 14, w porządku, myślę, także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!